Dzień dobry, Adam Brzeziński. Witam serdecznie na 31. turnieju wiedzy o Starachowicach. Chciałbym na początku przywitać wszystkich obecnych. Wszystkich nie wymienię z imienia i z nazwiska, ale na pewno chciałbym przywitać pana Włodzimierza Orkisza, przewodniczącego Rady Miejskiej w Starachowicach. Witamy serdecznie. Chciałbym podkreślić, że pan przewodniczący, jak wszyscy widzimy, jest jednym z nielicznych, którzy podjęli wyzwanie. Podjęli wyzwanie napisania wspólnie z wami, z młodzieżą, dzisiejszego testu. Nie wszystkim obowiązki na to pozwoliły. Niektórzy dyplomatycznie niestety nie pojawili się. Stąd dziś będziecie rywalizować sami z sobą oraz z panem przewodniczącym, który reprezentuje świat dorosłych, świat ważnych postaci ze współczesnego życia starachowickiego. Chciałbym przywitać gorąco nauczycieli. Nauczycieli, którzy reprezentują szkoły starachowickie. Do turnieju tegorocznego zgłosiła się zdecydowana większość starachowickich szkół. Pozwolę teraz sobie wymienić wszystkich państwa. Pani Aneta Trzos i pani Agnieszka Krupa to nauczycielki szkoły podstawowej nr 1. Pani Agnieszka Samsonowska przygotowała uczniów ze szkoły podstawowej nr 2. Pani Marlena Przepióra reprezentuje szkołę podstawową nr 6. Pan Krzysztof Wójcik, szkołę podstawową nr 9. Pani Wioletta Kozioł, szkołę podstawową nr 10. Pan Andrzej Matynia, szkołę podstawową nr 11. Pani Agata Zając, szkołę podstawową nr 13. Pan Krzysztof Kasprzyk, gimnazjum nr 1. Pani Monika Sławak-Brzezińska, gimnazjum nr 2. Pani Edyta Kornaś, gimnazjum nr 3. Pan Paweł Rdzanek, gimnazjum nr 4. Pan Paweł Zieliński, pierwsze liceum ogólnokształcące. Pani Joanna Cyrnek, drugie liceum ogólnokształcące. Pani Wioletta Pajęczkowska, trzecie liceum ogólnokształcące. Pani Małgorzata Major, zespół szkół zawodowych nr 1. I pan Sławomir Gwardyś, zespół szkół zawodowych nr 2. Wasi nauczyciele, opiekunowie, osoby, które was przygotowywały do tego turnieju. Jak wiecie, organizator, czyli Towarzystwo Przyjaciół Starachowic, przygotowało w tym roku paczkę wiedzy, czyli płytę CD z publikacjami poświęconymi historii miasta, poświęconymi środowisku przyrodniczo-geograficznemu naszego miasta, jako coś, co miało wam ułatwić przygotowywanie się do turnieju. Mam nadzieję, że każdy z was widział tą płytę i te publikacje, jeśli nie przeczytał, bo wiem, że ciężko byłoby przeczytać te kilkaset stron, to na pewno przejrzał wszystkie pytania, albo prawie wszystkie, wraz z odpowiedziami były właśnie tam. Wymieniłem już szkoły, które uczestniczą w turnieju. Przypomnę, że rywalizujecie w dwóch kategoriach wiekowych. Szkoły podstawowe i gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Za chwilę dostaniecie do rozwiązania test. Test złożony z 35 pytań. Do każdego pytania są przygotowane 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Zawsze tylko jedna jest prawidłowa. Możecie zdobyć maksymalnie 35 punktów, czyli że za każdą prawidłową odpowiedź przyznajemy jeden punkt. A przyznaję te punkty jury, która jest tutaj z mojej lewej
strony jury, którym kieruje pani Kinga Kozłowska. Powitajmy. Pani Kinga jest nauczycielem akademickim i na co dzień gnębi studentów, ale dziś zrobiła wyjątek i powiedziała, że bardzo chętnie przeegzaminuje uczniów starachowickich szkół podstawowych i średnich. Powiedziała, że będzie to robić obiektywnie. I wracam teraz do naszego testu. Z każdej kategorii, tych dwóch kategorii, podstawówki, gimnazji oraz szkoły średniej, 5 uczniów, którzy uzyskają najlepszy wynik, najlepszy rezultat, najwyższy wynik punktowy, przechodzą do finału. Finał będzie polegał na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania ikonograficzne. Wyświetlą się na monitorze, na ekranie 3 fotografie. Trzeba będzie odpowiedzieć, co przedstawiają. Czas oczywiście będzie na to ograniczony. Punkty się zsumują z testu oraz z odpowiedzi ustnych. A nie dopowiedziałem, że za prawidłową odpowiedź w finale można uzyskać 2 punkty. Na każde pytanie razem 6 punktów. Można dostać 1 punkt, można oczywiście też dostać 0 punktów. No i suma punktów da nam oczywiście zwycięzców w obu kategoriach. Oczywiście trud, jaki włożyliście w przygotowanie się do tego turnieju, za te kilkaset stron, które przeczytaliście, przeanalizowaliście, za te portale, które przejrzeliście, należy się nagroda. Sponsorami nagród dla uczestników, dla zwycięzców, dla uczestników dzisiejszego turnieju jest kilka starachowickich firm, a także gmina Starachowice. Kolega tutaj właśnie wyświetlił slajd z listą firm, które złożyły się na dzisiejsze nagrody, a suma nagród w dzisiejszym turnieju to prawie 4000 zł. Mniej więcej tyle pieniążków w postaci nagród można dzisiaj wygrać. Przechodzimy do kategorii szkoły podstawowe i gimnazja. Autorem, może jeszcze dodam, testu dla szkół średnich byłem ja. Ja też zrobiłem ten jeden błąd. Natomiast autorem testu dla szkół podstawowych i gimnazjalnych jest koleżanka Agnieszka Malinowska, doktorantka na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. I o co ona zapytała naszych młodszych uczestników? O Jana Dziewieńskiego i o jego działalność założycielską. Jaką instytucję, stowarzyszenie on założył? Myślę, że to jedno z trudniejszych pytań. Czy ktoś zna odpowiedź? Zgłasza się. Przesuń sobie karteczkę, bo nie widzę. Dominika, Gimnazjum IV. Tak, SKS-u Starachowice. To prawda, rzeczywiście.
Wtedy jeszcze SKS, czyli Starachowicki Klub Sportowy, trochę inaczej się nazywał, bo nazywał się Sportowy Klub Starachowice. Ale to chodzi oczywiście o ten sam klub. Następne pytanie. Kto z władców Polski w 1624 roku, więc 391 lat temu, dokonał lokacji Wierzbnika, czyli założył nasze miasto? Mamy przedstawicieli dynastii Wazów, Zygmunta, Władysława, Jana oraz ich poprzednika Stefana Batorego. Odpowiedź prawidłowa. Znowu Dominika, gimnazjum numer 4, Zygmunt III Waza, 2 punkty. Bardzo dobrze. Kolejne pytanie o aktorkę, która w 2014 roku otrzymała honorowe obywatelstwo Starachowic. Jak widzicie, to pytanie już było również w teście dla szkół średnich. Chodzi oczywiście o Stasiu, szkoła numer 1. Tak jest, Krystynę Jandę. Kolejne pytanie też już było u licealistów, trochę inaczej sformułowane, ale dotyczy Władysława Wagnera, czyli tego naszego dzielnego żeglarza, który w latach 30. opłynął świat na swoim jachcie, na trzech jachtach. Ten jacht nazywał się Zjawa. Kolejne numerował sobie Zjawa 1, Zjawa 2, Zjawa 3. I pytanie brzmiało, jakiego wyczynu Władysław Wagner dokonał. Chodzi oczywiście o opłynięcie świata. Kolejne pytanie. Powierzchnia Starachowic. Jaką powierzchnię ma nasze miasto? No, wbrew pozorom, takie pytania zawsze sprawiają kłopot. Ale około 32, taka była odpowiedź, zaraz się wyświetli. Nie widzę imienia. Bernadeta, trzecie liceum. Jest już Bernadeta, kilka razy już ją wywoływałem, ale jej nie było, a za to teraz się rehabilituje. Kolejne pytanie. Pytanie o patrona. Fabryka samochodów ciężarowych, czyli miejsce, gdzie nasi rodzice, dziadkowie zapewne pracowali przez długie lata, bo w tej fabryce pracowało bardzo dużo Starachowiczan, nosiła imię. I pytanie, kogo? Kto był patronem fabryki samochodów ciężarowych? Mieliśmy 4 opcje. Ludwik Oreński, Bolesław Bierut, Marcelino Wodko, Feliks Dzierżyński. Panie Przewodniczący, kto to mógł być? To jest, odpowiedzi brzmi, Feliks Dzierżyński. Tak jest. Stąd fabryka popularnie zwana była Felkiem. Felkiem. Tak, Felkiem na cześć tegoż patrona, no, mało zaszczytnego, ale cóż, takie były czasy. Tu jeszcze przypomnę, że oprócz fabryki imię nosiła ulica, dzisiaj Majówka, a wtedy była Feliksa Dzierżyńskiego. A słusznie, słusznie, słusznie. Przyniosła upominek dla pana przewodniczącego za udział w 31. turnieju wiedzy o Starachowicach. Gratuluję. To może dwa słowa. Szanowni Państwo, kiedy dotarła do mnie taka informacja, że jest taki test o naszym mieście, postanowiłem nie uciekać, nie uchylać się, tylko przyjąłem. A taki powód mój był, że wszystkich młodych ludzi zapraszam do tego, żeby nigdy nikomu niczego nie odpuszczali. Jeżeli jesteście reprezentantami szkoły, to czy szkół, to proszę się nigdy niczego nie obawiać. Jeżeli reprezentujecie kogoś, to znaczy, że dajecie swoją postawą znak, że wszystko jest do pokonania. I uważam, że nasze miasto jest tak ładne, tak piękne, że warto o nim wiedzieć. Kiedyś mnie nazywano, że jestem takim miejscowym patriotą, że walczę o to i sprzeczam się, że to nasze miasto jest najpiękniejsze. A dlatego to mówię, że do naszych Starachowic bardzo często
w okresie tej prosperity sportowej Starachowic przyjeżdżało bardzo dużo ludzi z całej Polski, najwięcej z okręgu śląskiego, a ponieważ kiedyś reprezentowałem klub sportowy Staro Starachowice, to generalnie wychowanków w Staro Starachowice nie było. Jednym z nielicznych wychowanków byłem ja. Więc zawsze z tymi zawodnikami, którzy przybywali ze Śląska, tam z Zabrza, z Katowic, ale także i z innych rejonów Polski, jak Wrocław, Lublin, Warszawa, Gdańsk nawet. Nazywaliśmy tego zawodnika kiedyś, że przybył nowy zawodnik z Górnika Gdańsk, prawda? Natomiast ja uważałem, że chwalić należy zawsze Starachowice. Star jako klub sportowy zawsze dobre wrażenie zostawiał na wielu stadionach. Starachowice łączył się ze Starachowicami i odwrotnie. Klub sportowy Star Starachowice był tym punktem, który reklamował nasze miasto. Nie było naprawdę, proszę mi wierzyć, w latach 70., 80., żeby ktoś nie wiedział, gdzie leżą Starachowice przez takiego reprezentanta jak klub sportowy. I przez to, że kiedyś chodziłem do szkoły podstawowej numer 2, do pierwszego liceum ogólnokształcącego, które jest tu nieopodal. Po prostu jestem z tych, który powinien w jakiś sposób dawać świadectwo naszego miasta. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że zostałem zaproszony. Uważam, że tak zwanej plamy nie dałem, jeżeli chodzi o moje informacje. Pytania były zbyt podchwytliwe i po prostu proszę sobie wyobrazić, że jedno z pytań, które dało mi bardzo dużo do myślenia, jak człowiek za dużo wie, to się może pomylić. Otóż wybrałem między Egiptem a Kubą, gdzie były kierowane samochody Staro Starachowice, a więc samochody 266, tak to była nazwa, samochody wojskowe, i wykluczyłem Kubę, a okazało się, że Kuba była pierwsza, dobra, natomiast uważałem, że kraj taki jak Kair, który prowadził wojnę z Izraelem, myślę, wydaje, że był tak uzbrojony, że nie było potrzeba tam wysyłać do nich samochodów wojskowych naszych Starachowic. Ale do naszych Starachowic jeszcze powiem jedno zdanie, już kończę. Proszę Państwa, przyjeżdżało tak dużo delegacji. Produkcja naszego Stara była tak sławna na całym świecie, że tu przyjeżdżali Koreańczycy, Chińczycy, Azjaci wszelkiej maści, na Ameryka Południowa. Z naszym samochodem wojskowym Star interesował się nawet Stany Zjednoczone. A pamiętam taką sytuację, kiedy duży statek został, czy w kontenerach, czy tak bezpośrednio, załadowany i był transport do Wietnamu. Tam toczona była wojna między Amerykanie prowadzili wojnę z Wietnamem i tam cały statek, cały transport został zajęty przez Amerykanów i powiedzieli, że coś niesamowitego. W kraju socjalistycznym, wtedy tak nazywano prawie że komunistycznym, potrafią robić tak wspaniałe samochody. I to było następną reklamą. Oni te samochody przejęli i je wykorzystywali. Także mówię, że to imię Starachowic na pewno krążyło po całym świecie. Może tyle, może innym spotkaniem, może więcej będę mógł powiedzieć. Dziękuję bardzo za to, że zaproszony zostałem na tą uroczystość. A ja dziękuję z kolei panu przewodniczącemu, że przyszedł, że dzielnie pisał i osiągnął taki świetny wynik, bo to jest, myślę, że bardzo dobry wynik, a za chwilę się dowiemy, czy nie najlepszy. Dziękujemy. Kochani, nasze jury, po sporach i kłótniach, które było słychać, osiągnęło konsensus i wytypowało piątkę najlepszych prac w obu kategoriach. Przypomnę, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Od której kategorii zaczniemy? Zaczniemy od najmłodszych, od młodszych, bo oni się strasznie denerwują, nie? Nie? Nie. Otóż tak, rzeczywiście, że to jest bardzo
To jest bardzo trudna taka praca w pośpiechu. Myśmy do tej pory zawsze mieli znacznie więcej czasu na poprawienie. I dlatego zdecydowaliśmy, że wszystkie prace sprawdzamy we trójkę, czyli to dlatego tak długo trwało, żeby nie popełnić pomyłek. Sprawdzaliśmy wszyscy troje. Dlatego to się tak przeciągnęło. Okazało się, że zdarzają się jakieś przeoczenia i to była decyzja słuszna. Muszę powiedzieć, że ja biorę udział już któryś raz w pracach jury i jestem zaskoczona poziomem, jaki nas tutaj zastał. To są wysokie pozycje, jakie zajęliście zarówno w jednej, jak i w drugiej. Kategorii. Dziękuję bardzo. I już podaję wyniki. Może najpierw szkoły podstawowe. Panie prezesie, nam się udało. Nie, dobrze. To będzie 5 osób, bo nam się tu kształtowało 6, ale nagle widzę, że zrobiło się jednak 5. Najwyższy wynik. W kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych uzyskała Dominika Gawlik 28 punktów. To jest bardzo dużo. Pokaż się, Dominika. Ojejku, gratulujemy ci bardzo. To jest bardzo wysoko. Drugie miejsce zajął Jakub Wigan. Jesteś. O, ty się tak denerwowałeś, bo jemu zabrakło akurat karty testowej. Następnie 22 punkty. Mikrota Dominika. Jesteś. Gratulujemy. I 22 punkty. Kania Jakub. Czy źle przeczytałam nazwisko? Przepraszam, to jest Julia. Julia Kania. Nie ma takiej? No jest. Bardzo serdecznie gratulujemy. I to są nasi laureaci, najlepsi nasi dzisiejsi uczestnicy z szkół podstawowych i gimnazjów. No taka jest zasada, że wyławiamy 5 najlepszych z każdej grupy wiekowej. Ze szkół podstawowych najwyższe rezultaty uzyskała ex aequo Julia Smyk. To jest taka gwiazda. Pokaż się, Julia. Tak. Ona nam tu lśni. To jest, ja pamiętam, że była w szkole podstawowej numer 1, kiedy startowała. Teraz już awansowała w grupie wiekowej i ponad gimnazjalnej. Ex aequo Patryk Sajnuk. Pokaż się. Pokaż się w całości. Gratulujemy bardzo serdecznie. Bartłomiej Zapała, 24 punkty. On jest jeszcze większy jak poprzednik. I następne miejsce Joanna Śmigielska, 19 punktów. I Julia Pierzchała, punktów 18. No na samym koniuszku, ale popatrz, jak ci dobrze poszło. Gratulujemy bardzo serdecznie. Powtarzam, że pozostałe wyniki są również bardzo wysokie. Wyższe niż, i uważam, że test był o wiele trudniejszy niż w latach ubiegłych. Pytania się raczej nie powtarzały, dlatego my jesteśmy bardzo zaskoczeni poziomem, jaki tutaj nam zaprezentowaliście. Poprzednio pamiętam, że były o wiele, te niższe wyniki były o wiele słabsze od tych, które tutaj uzyskaliście. Bardzo się cieszymy, gratulujemy. Oddaję głos panu prezesowi. Ja również dołączam się do gratulacji.
za chwilę z dziesiątką najlepszych osób, które najlepiej napisały test, spotkamy się w finale. Przypomnę, że każda z tych osób odpowie na trzy pytania ikonograficzne. Opiszę trzy fotografie, które się wyświetlą na pulpicie, na ekranie. Ale zanim to nastąpi, proszę, myślę, że zróbmy sobie krótką 10-minutową przerwę. W tegorocznym 31. turnieju Wiedzy o Starachowicach wzięli udział przedstawiciele praktycznie wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych ze Starachowic. Przed chwilą zakończyła się rywalizacja w etapie miejskim oraz w etapie finałowym. Wyłoniliśmy zwycięzców w obu kategoriach wiekowych. Wraz z uczniami w tym roku wziął udział i napisał test pan Włodzimierz Orkisz, przewodniczący Rady Miejskiej, i zajął, można powiedzieć, pierwsze miejsce, pokonał wszystkich zawodników młodszych, osiągnął fantastyczny wynik 30 na 35 możliwych punktów. Gratulujemy zwycięzcom, cieszymy się, że młodzież bierze udział w turniejach Wiedzy o Starachowice. Miejmy nadzieję, że następna edycja, 32, również przyciągnie liczne grono uczestników.